Witam wszystkich. Las, boczek i fasola w sosie pomidorowym, kuchenka na drewno oraz patelnia. Zapraszam do oglądania. Najpierw przygotować trochę drewna. Mimo że wcześniej już miałem trochę przygotowane, no ale ostatnio trochę padało i tamto drewno jest trochę mokre. No te powinno być trochę lepsze. Jeszcze na mniejsze kawałki. Dzisiaj fajny dzień. Około 12 stopni Celsjusza. Trochę słońca. I trochę wiatru. Mogłoby być trochę cieplej, no ale tak też jest dobrze. No więc rozpalamy. Póki wiatr nie wieje. Zgaśnie, czy będzie się palić? No, chyba się pali. Jak zwykle zapowiadałem pogodę bez większego wiatru, a później w lesie okazuje się, że jednak wieje. Mamy boczek, to znaczy ja mam. Patelnia, minimalna ilość oleju.
i jedziemy ze smażeniem. Ciekawe, czemu potrawy jedzone w lesie czy tam w jakimś innym terenie smakują znacznie lepiej niż takie jedzone w domu. Niby to samo, a jednak jest zupełnie inaczej. Czyja to zasługa? To, że w domu widzimy wyłącznie cztery ściany i nic więcej, a w lesie mamy piękną naturę z każdej strony, czy może coś innego? Oto jest pytanie. No i za chwilę się widzimy, jak boczek się nieco podsmaży. Boczek gotowy, bardzo ładnie pachnie. I do tego fasola w sosie pomidorowym. No, niestety zawleczka się urwała. Ale bez problemu sobie poradzimy. No, chyba może za drugi raz mi taka zawleczka się urwała. Zazwyczaj nie było problemu żadnego. No ale jak widać, czasami problemy są. I w łatwy sposób można je rozwiązać. No, drewno jest trochę wilgotne. Nie pali się tak idealnie jak zwykle. Zbyt dużo deszczu wczoraj było. No i nieco przedwczoraj. Ale zaraz powinno się rozpalić. Trochę suchszych, drobnych gałązek i powoli się rozpala. Zresztą ja tutaj zbyt mocnego, takiego agresywnego ognia nie potrzebuję. W końcu chcę to tylko nieco podgrzać. Więc zbyt duży ogień nie jest mi potrzebny. Obiad gotowy. W
super boczek. Świetna fasolka. Nieco trzeba doprawić. Trochę pieprzu. I trochę chili. Bo lubię. O, teraz to jest super. Wyśmienicie smakujące danie. Jedzone wprost w lesie. Trochę pikantne. Właśnie tak, jak lubię. Rewelacja. Smacznego, sam sobie mówię. I to tyle na dzisiaj. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.